Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jesteśmy znowu w Bolesławcu. Dzisiaj będziemy murować tutaj parter. Przynajmniej będziemy wyciągać na razie póki co stan zero, później parter. Mamy nadzieję, że pogoda nas zbyt szybko nie wygoni, bo przed chwilą śnieg padał. Jest coś koło 2-3 stopni na plusie, więc jeszcze można pracować, ale to już takie ostatnie momenty pracy. Jak chodzi tutaj o etapy, jakie chcemy wykonać przed zamknięciem sezonu, to oczywiście cały dom. Ale czy się uda, tego nie wiemy. Zobaczymy. Dlatego oglądajcie, subskrybujcie, a my bierzemy się za wyrabianie zaprawy i lecimy pierwszą warstwę na zaprawie. Zrobiliśmy wczoraj stan zero wieczorem, już nie nagrywałem, bo było ciemno, robiliśmy przy lampie. Dzisiaj będziemy murować ściany, jest jeszcze na plusie, Zobaczymy, jak to będzie szło, ponieważ klej nie nadaje się do pracy w niskich temperaturach. Więc spróbujemy murować, jeżeli będzie wszystko ładnie szło, będzie klej sek, będzie wiązał, będzie się trzymało, no to super. Jeżeli nie, no to będziemy musieli zakończyć pracę przed czasem. Planowaliśmy raz za razem ten budynek wyciągać do góry, żeby go skończyć do świąt, bo mamy 30 listopada, ale chyba nie uda się, patrząc po pogodzie, jest za zimno. Nie nadaje się solbet i klej do takich prac, ale tak jak mówię, póki jest na plusie, działamy. Jak temperatura spadnie koło 0 stopni, no to wtedy już automatycznie opuszczamy, bo klej się nie będzie już nadawał do roboty. Na zaprawie spoko, daje się plastyfikator i można murować. Natomiast jak chodzi o solbet, no to jest problem. Dlatego wczoraj wyciągnęliśmy stan zero, bo był na zaprawie, a było minus chyba 1. Daliśmy dużo plastyfikatora, tak żeby to powiązało i związało ładnie. Przed chwilą dotarłem górę, tą pierwszą warstwę, żeby wyrównać. No i teraz zobaczymy, jak będzie szło. Dwie warstwy umurowane, bo ta na dole to jest stan zero. Ale niestety zobaczcie, co się dzieje. Jak nie deszcz, to śnieg i wszystko po prostu mokre, wszystko mokre. Nasze sprzęty, które tutaj są, tak samo cierpią, no bo to wszystko woda. Nie wiem, zobaczymy. Niby umówiliśmy beton na piątek, dzisiaj mamy wtorek. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. I tak jak mówiłem wcześniej, planowaliśmy tym razem, jak tu przyjechaliśmy, bo mamy naprawdę sporo kilometrów, zrobić parter, wieniec, odczekać dzień, dwa, lecieć ze stropem i ze ścianą kolankową zalać drugi wieniec, ale nie wiemy, co będzie w tej pogodzie, naprawdę. Nie obiecujemy, bo może być różnie. Takie były plany, że wykonamy te wszystkie czynności, ale nie wiemy nic. Nie wiemy nic po prostu. Pogoda się zmienia z minuty na minutę. Najważniejsze, że jest na plusie. Robimy trochę gęściejszą ciapę. Ciapę, nie ciapę, klej. A zwyczajnie zawsze się mówi ciapę. Żeby to po prostu od pustaków mokrych nie zrobiła się woda. Zresztą sami widzicie, co się dzieje. I tak jeszcze jest za rzadki. I tyle. Jak tak dalej będzie, no to mówię. Zwijamy się, wracamy do nas. Tam będziemy robić garaż, o ile się uda, bo u nas też prawdopodobnie pada śnieg. Ale nie chcielibyśmy podjeżdżać kilkadziesiąt razy tutaj, no bo 500 km, bus swoje pali, 500 w jedno, 500 w drugie, godziny pracy, godzin dojazdu, no i robota nie zrobiona. Spodziewaliśmy się, że tak może być, ale liczyliśmy, że w ciągu tych 8 czy 10 dni, jak tutaj będziemy, no uda się trochę zrobić. Dobra, biorę się za robotę, bo i tak zaraz wszystko będzie mokre. No, nie da rady. Trzeba zagęścić ten klej. Właśnie to jest to, że niestety pada. Zeszliśmy na 10 minut na przerwę, żeby zjeść ciepłą zupę. No, a to wszystko jest mokre. A tych pustaków jeszcze nie ściągamy z folii, żeby one były suche. Właśnie o to chodzi, że jak będą suche, no to nam się będą lepiej wyrabiać. No, jak są mokre, no to sami widzicie, co się dzieje. Tyle udało się wczoraj zrobić. Niestety pogoda się psuła, jak sami widzieliście, deszcz padał, śnieg padał i tak w kółko, więc zrobiliśmy tylko tyle i aż tyle, ponieważ pracowaliśmy tu w sumie jakieś 7 godzin. Dużo, niedużo. Ktoś powie, żeby zrobił więcej, ktoś powiedziałby pewnie, żeby zrobił mniej,
ale my robiliśmy to 7 godzin, mówię od razu, 7 godzin plus jakieś przerwy na jedzenie, na jakąś kawę, no i wiadomo, zejście na chwilę, jak bardzo padało, więc 7 godzin. Mamy jakieś 7-8 warstw, do 10 wyciągamy, czyli mamy 240, robimy wieniec na 255, na 260 i gotowy mamy parter. Teraz jak chodzi o środek, tutaj będą okienka, ale to za chwilę wam powiem środka. Tutaj będzie okienko 150 na 150, jedno. Nic więcej tu nie będzie, ta ściana jest pusta. Tutaj będzie 50 na 50 od łazienki. I tutaj będzie od kuchni 150 na 150 i drzwi wejściowe na środku. Projekt z naszej strony dom25000.pl, więc to jest ten sam, który jest u mnie. Tylko będzie strop drewniany i schody będą tu w tym miejscu, tu na środku. I tyle. Dosyć prosta konstrukcja, wysokość budynku 651, ściana kolankowa 86 i parter około 255-260, coś takiego. Więc dzisiaj planujemy to dokończyć, bo jeszcze nie pada. Jutro będziemy chcieli wziąć się za zbrojenie, to zobaczycie w oddzielnym odcinku zbrojenie, szalunki i tak dalej. Następnego dnia, czyli to już będzie piątek, ma przyjechać beton koło godziny 11-12, będziemy chcieli to zalać. Zostajemy przez weekend, bo tak jak mówię, jest tutaj dosyć daleko, nie będziemy wracać na 2 dni do siebie i lecimy już do góry. Normalnie byśmy zostawili to na 2 tygodnie, ale no niestety święta za pasem, zostało 20 chyba 3 dni do świąt i chcemy wszyscy zrobić jak najwięcej, no bo później przyjedziemy dopiero po nowym roku, czyli gdzieś za jakiś miesiąc. Więc będziemy robić w taki sposób, że zostawimy wieniec na jakieś 2 dni. No 2-3 dni zobaczymy. Zrobimy strop, oczywiście zaizolujemy boki, które będą się łączyć z betonem. I pierwszą warstwę zrobimy na zaprawie. Nie tak jak zwykle robimy na kleju, tylko na zaprawie. No chyba, że nie wyschnie, no to jedziemy do domu. A jak wyschnie, no to robimy dalej. Czyli pierwsza warstwa poleci na zaprawie, później lecimy na kleju. No i przygotujemy się na drugi wieniec. Zalejemy drugi wieniec, mam nadzieję, że się uda, takie są wstępnie plany. Jeszcze zastanawialiśmy się nad szczytami, żeby zrobić ściany szczytowe, ale boję się zostawiać te ściany szczytowe na zimę, bo wiecie, co może być ze ścianą szczytową. Jak dmuchnie, ta ściana szczytowa może być na ziemi. Ona to jest taka, jest bo jest, o, inaczej mówiąc, jest bo jest, ale tam nie ma żadnego wieńca, nie ma nic, więc ona jest bardzo łatwa we wróceniu. Dlatego zastanowimy się jeszcze nad tym, czy będziemy robić ściany szczytowe, no chyba, że pogoda nie pozwoli. Parter wymurowany. Właśnie sprzątamy i będziemy szykować się pod zbrojenie. Tutaj będzie okienko, tak jak mówiłem wcześniej, 150 na 150. Góra będzie bez nadproża, bo będzie w wieńcu. Czyli okno wychodzi praktycznie pod samym wieńcem. Tutaj nie ma nic, jak wspomniałem wcześniej. Tutaj okienko od łazienki i okienko od kuchni. I tyle. Schody na środku, drewniany strop. Wysokość 651, czyli taki sam projekt jak jest u mnie na podwórku, ten 5x7. Praktycznie każdy decyduje się teraz na ten 5x7 ze stropem drewnianym, bo wychodzi najtaniej, najszybciej. I jak sami widzicie, dosyć prosto się go buduje. Ponieważ jakieś 10, może 11 godzin budowaliśmy parter we dwoje. Dobra moi kochani, my się bierzemy dalej za robotę, bo za chwilę się będzie ściemniało, bo ta pogoda jest taka dosyć nieciekawa, jak nie deszcz, to śnieg. Dlatego widzimy się w kolejnym odcinku, w którym pokażemy wam, jak zazbroić sobie wieniec, jak wyciągnąć słupy pionowe. No i chyba tyle. I będziemy czekać na beton, no to w kolejnym odcinku zobaczycie zalewanie, jak to wygląda, że nie jest to takie straszne, jak to się opisuje, że wystarczy odrobina chęci. Jeżeli nie macie wibratora, to może być nawet zwykły kijek, żebyście sobie tam powibrowali, żeby tam ładnie ten beton dolegał, żeby nie było powietrza. Ale tak jak mówię, zobaczycie to w kolejnym odcinku. Dlatego łapka w górę i subskrypcja, a my lecimy dalej z robotą, bo chcemy już jutro kończyć.